Witajcie, moi drodzy! Dziś zastanowimy się nad tym, dlaczego ludzie są nieszczęśliwi. I mogłoby się wydawać, że źródeł nieszczęścia jest naprawdę wiele. Natomiast, jeżeli zaczniemy się głębiej nad tym zastanawiać, to wiele ludzkiego nieszczęścia pochodzi tak naprawdę z jednego źródła. I na tym źródle dziś się skupimy. Wspólnie z wami chciałbym się zmierzyć z tym źródłem. I zastanowimy się, co możecie zrobić, kiedy już znacie to źródło, i sprawdzicie, czy występuje ono w Waszym życiu. A jeżeli nawet to główne źródło nieszczęścia występuje w Waszej sytuacji, w Waszym życiu, to co możecie zrobić, aby od tego źródła nieszczęścia się uwolnić? O tym dziś porozmawiamy, i jeżeli naprawdę interesuje Was to głębokie źródło nieszczęścia, wysłuchajcie spokojnie tego odcinka. A będziecie mogli pomóc samemu sobie, ale też będziecie mogli pomóc innym osobom, które są w waszym otoczeniu, które właśnie cierpią z tego powodu, że są narażone na to główne źródło nieszczęścia. Natomiast zanim przejdziemy do tego głównego odcinka, powiem Wam o tym głównym źródle naszego nieszczęścia, chciałem zachęcić was do tego, żebyście obejrzeli film na kanale mojej żony, który pojawił się niedawno i jest on na temat karania ciszą. Karanie ciszą i na takie nasze życiowe nieszczęście są ze sobą powiązane, ponieważ wynika to karanie ciszą właśnie z tego źródła, o którym dzisiaj będę mówił. Dlatego, jeżeli macie ochotę to, co Wam teraz powiem, przełożyć na praktykę, posłuchajcie później po tym odcinku, właśnie jeszcze tego materiału na temat karania ciszą, a pewne rzeczy, które tutaj możecie usłyszeć, staną się dla Was jasne. A więc link do tego materiału na kanale mojej żony. Panie od psychologii, na temat karania ciszą znajdziecie pod tym materiałem. A teraz wracamy już do naszego tematu głównego. A więc jakie jest to tajemnicze, tajemniczo brzmiące główne źródło naszego nieszczęścia? No, przede wszystkim nasze nieszczęście wynika z tego, że my często mówimy tak, kiedy myślimy i kiedy czujemy, że jednak nie. Czyli chodzi tutaj o to, że nasze nieszczęście bardzo często bierze swoje źródło z tego, że ciągle godzimy się na coś wbrew sobie. I to jest nasz problem. Od tego zaczyna się nasze nieszczęście, bo my w ten sposób zaczynamy żyć wbrew sobie dla innych osób, pod dyktando innych osób, ale tak naprawdę każdym takim zgodzeniem się na coś, czego tak naprawdę głęboko nie chcemy, to jest wyniszczanie samego siebie. I żeby dokładnie Wam to pokazać, chciałem Wam powiedzieć, na co my się często godzimy wbrew sobie. No przede wszystkim, jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że bardzo często mówię o toksycznych związkach, pracuję z osobami, które są w toksycznych związkach, które chcą się otrząsnąć po takim odejściu od toksycznego, z toksycznego związku. Także pierwszy obszar, w którym popełniamy ten błąd, czyli godzimy się na coś wbrew sobie, to jest życie w toksycznym i bardzo wyniszczającym nas związku. Takie toksyczne związki wyniszczają nas fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, a my się godzimy na to, bo właśnie często mówimy tak, często nie potrafimy odejść, kiedy gdzieś wewnątrz siebie, aż się gotujemy, kiedy nasza intuicja podpowiada nam, że musimy się z tego związku w końcu uwolnić. To my nadal tego nie potrafimy zrobić, a więc godzimy się na coś wbrew sobie. Kolejna sytuacja, kiedy godzimy się na coś wbrew sobie, to jest marnowanie swojego życia i swojego własnego potencjału na pracę w miejscu, w którym nie potrafimy się zrealizować, nie potrafimy być szczęśliwi, nie potrafimy czuć pełnej satysfakcji, czujemy się wykorzystywani, czujemy się niespełnieni. I czujemy, że po prostu w takim miejscu usychamy, nasza motywacja usycha, chęć do jakiegokolwiek działania, do samorealizacji, podnoszenia swoich kwalifikacji. Po prostu godzimy się na to, żeby pracować w miejscu, które nas wyniszcza. Kolejna rzecz, na którą my się godzimy, to jest otaczanie się osobami, które ciągle nas krytykują, które poniżają nas z takim parszywym uśmiechem na ustach. A my to przyjmujemy od tych wszystkich osób. To wiadro pomy, które te osoby na nas wylewają, to jest coś, co my tolerujemy, akceptujemy, i często niestety przyjmujemy to z uśmiechem na twarzy. I te osoby nas ranią. Natomiast my nie potrafimy tego zastopować, nie potrafimy powiedzieć im stop, to jest koniec, dłużej tak nie będzie. Ponieważ godzimy się na to wszystko wbrew sobie, i zaraz Wam powiem, z czego wynika to nasza, ta nasza chęć godzenia się na wszystko, nawet jak gdzieś wewnątrz czujemy, że to nie jest dla nas odpowiednie. Natomiast kolejna sytuacja, w której godzimy się na coś wbrew sobie, kolejny taki obszar, który warto, któremu warto przyjrzeć się w swoim życiu, to jest właśnie pozwalanie na to, aby inne osoby wchodziły nam na głowę i dyktowały nam, jak my mamy żyć. Zastanówcie się, czy są w Waszym otoczeniu takie osoby, które próbują na siłę przejąć kontrolę nad Waszym życiem, mówić Wam, jak macie żyć, a Wy to akceptujecie. I kolejna rzecz to jest odkładanie swoich własnych marzeń gdzieś na później, na później, które nigdy nie nadchodzi, byle tylko spełnić marzenie kogoś innego. I wielu klientów mówi mi, że spełniają takie małe i większe marzenia osób, których nawet nie lubią, których nawet nie szanują. Byle tylko mieć święty spokój. I tu właśnie pojawia się pytanie do Ciebie. Zastanów się: jak często robisz coś wbrew sobie, tylko dla tego tak zwanego świętego spokoju? Bo to jest taki nawyk, robienie czegoś dla świętego spokoju, to jest nawyk, w który bardzo łatwo wejść. I bardzo często, kiedy się temu nawykowi przyjrzymy, to zauważymy, że ktoś w Twoim życiu zadbał o to, żebyś Ty miał czy miała taki nawyk. Może to twoje otoczenie, może to twoi bliscy, może to twoje rodzice, może to twój partner czy partnerka, ktoś zadbał o to, żeby ten nawyk robienia czegoś dla świętego spokoju się u ciebie pojawił, a potem podtrzymywał ten nawyk, żebyś ty nawet się nie zastanawiał czy nie zastanawiała nad tym, że to robisz. Robisz coś dla świętego spokoju, ale wbrew sobie. I robisz to wszystko, bo chcesz mieć z głowy, jednak tak naprawdę i tak to w tobie zostaje. Bo kiedy robisz coś wbrew sobie, musisz się zastanowić, jak ty się z tym czujesz. Z czym ty zostajesz w momencie, kiedy czujesz wewnętrznie to słowo nie, to słowo odmowy, a i tak się na coś zgadzasz. A więc, jeżeli teraz już wiesz, że robienie czegoś tylko dla świętego spokoju wpływa negatywnie na twoje życie, na twoją psychikę, to zastanów się, z czym ty tak naprawdę zostajesz w momencie, kiedy. Dlatego świętego spokoju godzisz się na to, kiedy mówisz tak, ale wewnątrz siebie słyszysz nie. Bo taka sytuacja, kiedy godzisz się na coś wbrew się, w sobie tylko dla tego świętego spokoju, bo taki jest twój nawyk, bo ktoś zadbał, żeby ten nawyk w twoim życiu się pojawił, to zobacz, że kawałek po kawałku wyniszczasz taką relację z samym sobą. I tym się mocniej zajmiemy za chwilę bo musimy się jeszcze dowiedzieć, dlaczego my w ogóle zgadzamy się na takie życie wbrew sobie. Kiedy godzimy się na coś, czego tak naprawdę nie chcemy. No jest kilka źródeł, które pojawiają się bardzo często, i pierwszym źródłem oczywiście jest wychowanie, nasz dom rodzinny, te zasady z domu rodzinnego. Ta sytuacja, kiedy my nie mieliśmy możliwości sprzeciwić się rodzicom, wytworzyła właśnie w nas ten mechanizm, ten nawyk godzenia się na coś wbrew sobie, dla świętego spokoju, no bo takie zasady były w naszym domu, natomiast my je wynieśliśmy z naszego domu. I ciągle się ich trzymamy, mimo tego, że kontekst się zmienił. Dodatkowa sytuacja, dlaczego my się godzimy na coś wbrew sobie, to jest po prostu taki ogromny lęk przed odrzuceniem. My naprawdę boimy się odrzucenia. My boimy się tego, że jak powiemy komuś nie, to ostatecznie będziemy samotni. My często godzimy się na coś wbrew sobie właśnie ze względu na swoją bardzo trudną przeszłość. Może chodzi tutaj o brak akceptacji przez jakąś grupę rówieśniczą, może chodzi o schemat z dawnego związku. Te trudne doświadczenia z dawnego związku przenosimy dalej w kolejne relacje, mimo tego, że ten dawny związek jest już w przeszłości, a my jednak dalej trzymamy się tego schematu. I można też powiedzieć, że my żyjemy wbrew sobie i zgadzamy się na wiele rzeczy, które tak naprawdę nam nie pasują, ponieważ mamy niewłaściwy obraz własnej osoby. Chodzi tutaj głównie o brak pewności siebie, o niskie poczucie własnej wartości, o nieakceptowanie siebie. Wielu moich klientów mówi, jestem złym człowiekiem, a więc godzę się na to, żeby w jakiś sposób zadośćuczynić za to, jakim człowiekiem jestem. Natomiast to często wynika z tego, że my siebie nie akceptujemy, bo ktoś nam wmówił, że jesteśmy źli. Nasze zgadzanie się na wszystko wbrew sobie wynika też z naszych błędnych przekonań. Na przykład z błędnych przekonań, które mamy na temat miłości, że my na miłość musimy zasłużyć, zapracować, że my musimy się starać ponad wszelkie siły, aby ktoś nam rzucił jakieś ochłapy miłości. I tu pojawia się często jeszcze jeden problem, który mamy z tym niewłaściwym obrazem własnej osoby. My bardzo często, naprawdę bardzo często obserwując moich klientów, wiem, że my jesteśmy dla siebie takim najsurowszym sędzią. Jesteśmy kimś, kto stale się krytykuje, kto ma bardzo negatywny dialog wewnętrzny, kto wzmacnia swoje lęki, kto wzmacnia swoje kompleksy, i to my jesteśmy takim surowym sędzią, który na każdym kroku każe samego siebie. A więc widzicie wyraźnie, że tych przyczyn, jeżeli chodzi o zgadzanie się na coś wbrew sobie, jest wiele, ale kiedy już to wszystko wiecie, no to może pojawiać się w, waszym głowie, w Waszych głowach takie pytanie: No to jak z tym całym bagażem doświadczeń w końcu być sobą? I możecie do tego podejść na kilka sposobów. Możecie zacząć pracować nad tym, żeby zmienić obraz własnej osoby. Jeżeli macie negatywny obraz własnej osoby, przesunąć go bardziej w stronę tego pozytywnego obrazu własnej osoby. Może tutaj chodzić o zmianę własnych przekonań, o to, żeby być bardziej swoim przyjacielem, a nie swoim wrogiem żeby nie oceniać siebie w tak krytyczny sposób, żeby nie prowadzić stale tego swojego negatywnego dialogu wewnętrznego, który nas wyniszcza, pod, podkopuje naszą pewność siebie, podkopuje nasze poczucie własnej wartości, żeby spojrzeć na siebie czasami przychylnym okiem, żeby sobie pewne rzeczy wybaczyć, żeby po prostu zacząć budować swoje poczucie własnej wartości i swoją relację z samym sobą. No ale nie zrobimy tego, jeżeli nie zaczniemy wyciszać tego negatywnego dialogu wewnętrznego i nie zastąpimy go pozytywnym dialogiem wewnętrznym. Bo jeżeli chcecie zmienić obraz własnej osoby, to musicie coś zrobić z tym, jak wy na siebie patrzycie, jak wy o sobie mówicie i ogólnie, jakie z tego wszystkiego płynie poczucie własnej wartości. Czy wy doceniacie siebie? Czy na każdym kroku szukacie jakichś swoich porażek? Uchybień, aby tylko potwierdzić słowa, których nasłuchaliście się w życiu, od rodziców, od znajomych, od przyjaciół, od nauczycieli, od partnerów, partnerek, od osób, które nie były dla Was życzliwe, które podkreślały te Wasze kompleksy, tak często nasłuchaliście się tych negatywnych, przykrych słów na własny temat, że wy zaczynacie żyć w taki sposób, że szukacie w tym życiu potwierdzeń tych negatywnych słów, że te osoby miały rację i to wyniszcza was, Waszą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Musicie zmienić te słowa, a zmienić je można właśnie przerywając ten ciągły, negatywny, krytyczny dialog wewnętrzny. Na coś bardziej pozytywnego, albo na coś chociaż bardziej neutralnego. Ja o neutralności będę Wam jeszcze mówił w kolejnych materiałach, bo to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast tu dziś nie mamy na to miejsca, ale chciałbym Wam zarysować, że jeżeli odczuwacie w sobie taki bardzo negatywny, krytyczny dialog wewnętrzny, taką krytykę skierowaną na samego siebie i szukanie swoich porażek, to jest pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, jeżeli chcecie w końcu być sobą. Nie żyć wbrew samemu sobie, swoim potrzebom i nie zgadzać się na rzeczy, na które wy naprawdę nie macie ochoty się zgadzać. Pamiętajcie jednak, że jeżeli chcecie być, być sobą, to często w bardzo toksycznym, niesprzyjającym otoczeniu nigdy nie będziecie mogli rozkwitnąć, nigdy nie będziecie mogli być sobą, a więc drugi punkt, po zmianie swojego obrazu własnej osoby, tego po wzmocnianiu pewności siebie, poczucie własnej wartości, drugi punkt kluczowy, jeżeli chcecie być sobą, polega na tym, żeby zmienić swoje otoczenie na bardziej wspierające, na bardziej takie, w którym my możemy rozkwitnąć, w którym my po prostu możemy być sobą. Wielu moich klientów nie wyobraża sobie takiej drastycznej zmiany swojego zachowania, sposobu myślenia w środowisku, w którym już są. To są często osoby, które muszą się najpierw wyrwać z tego środowiska, aby właśnie w innym środowisku zacząć kształtować siebie, swoje nowe nawyki, sposób myślenia, ponieważ wiedzą, że w tym dawnym środowisku te toksyczne osoby ich przytłoczą. I dlatego ja tak często zachęcam Was do zrobienia sobie rachunku sumienia właśnie w kontekście osób, którymi się otaczacie i zastanowienia się, czy w tym środowisku z tymi osobami ja mam szansę być sobą, czy nigdy sobą nie będę? Czy zawsze będę się godzić na coś, na co nie mam ochoty? Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, jeżeli chcecie naprawdę być sobą. To jest po prostu świadomie unikać sytuacji, w, w których zgadzacie się na coś, na co nie chcecie się zgadzać, a więc działacie zgodnie z tym dawnym schematem. Musicie świadomie unikać takich sytuacji, ponieważ zobaczcie, że każde zgodzenie się na coś, na co nie macie ochoty, podkupuje Waszą pewność siebie, poczucie własnej wartości, wyniszcza Waszą relację z samym sobą. I żeby to przerwać, musicie świadomie tak decydować o swoim życiu, aby nie wchodzić w te sytuacje, żeby unikać takich sytuacji za wszelką cenę, żeby nie zgadzać się na coś, na co nie macie ochoty. I to często bywa trudne. Natomiast dużo łatwiej nam uniknąć samej sytuacji, w której ktoś próbuje nas do czegoś zmusić, a my ostatecznie się na to godzimy i unikamy sytuacji. I to jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast dużo trudniej nam się przeciwstawić komuś, kto już na nas naciska w tej konkretnej sytuacji, bo to zawsze na nas działało. I wtedy ulegamy. A więc nie doprowadzajcie się do sytuacji, kiedy już jesteście w konfrontacji, już musicie powiedzieć nie, mimo tego, że zawsze mówiliście tak, bo to bywa trudne. To naprawdę potrzeba dużej, głębokiej zmiany, żeby stać się taką osobą pewną siebie asertywną, żeby odmawiać w takich sytuacjach, w których dawniej się zgadzaliście na to. Natomiast dużo łatwiej jest przejąć tą świadomą odpowiedzialność za to, w jakie sytuacje ja się pakuje. A w jakiej ja się nie chcę pakować i unikać tych sytuacji jak ognia, ponieważ dzięki temu, że unikniecie kilku takich sytuacji, to zobaczycie, że macie nad tymi sytuacjami kontrolę. Jeżeli nie doprowadzacie się do tego momentu, że ktoś wywiera na was presję, to i wy nie musicie się zgadzać pod wpływem tej presji na coś, czego tak naprawdę nie chcecie. I ostatnia rzecz, którą warto zapamiętać, właśnie w kontekście bycia sobą, to jest pozwolenie sobie na ryzyko żeby być sobą i zacząć odmawiać. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby znaleźć bezpieczny dla siebie kontekst, w którym możemy być sobą, w którym możemy zacząć wyznaczać pewne granice. I mówię o tym dlatego, że wielu moich klientów, którzy żyją w toksycznym związku albo pracują w jakimś miejscu pracy, które jest toksyczne, wyniszczające, to są to osoby które nie są gotowe jeszcze stawiać granic, właśnie w tym toksycznym związku, w tym miejscu pracy, ponieważ, ponieważ jest to dla niej za trudne. A więc, żeby się tego nauczyć, musicie wybrać sobie jakieś mniejsze wyzwanie, jakieś, jakąś bezpieczną przestrzeń, gdzie możecie być trochę bardziej sobą. Zacząć stawiać granice, żeby po prostu się tego nauczyć. Każdy, kto rzuca się z motyką na słońce i próbuje dokonać takiej zmiany, na którą nie jest gotowy, często się potyka, popełnia błąd i ostatecznie zniechęca się do tego, bo mamy wrażenie, że jeżeli porywamy się na coś tak wielkiego i nam się nie udaje, to już nigdy nam się nie uda. A więc nie ma sensu próbować zmienić wszystkiego od razu, tylko warto wybrać jakąś bezpieczną przestrzeń. W której możemy trochę zacząć zachowywać się w inny sposób, stawiać te granice, być bardziej sobą i nauczyć się tego, zobaczyć, jak my się z tym czujemy. A więc pamiętajcie, jeżeli chcecie być bardziej sobą, to musicie popracować nad swoim dialogiem wewnętrznym, nad zmianą tego obrazu, samego siebie we własnych oczach. Warto też popracować nad swoim otoczeniem, których osób musimy unikać. Warto też unikać sytuacji, w których wy do tej pory zgadzaliście się na coś, na co nie chcieliście się zgadzać, i każdy z nas zna takie sytuacje. Jeżeli sobie to uświadomicie i świadomie też będziecie unikać takich sytuacji, to zaczniecie budować taką większą pewność siebie, no bo przejmiecie nad czymś kontrolę. Dodatkowo musicie znaleźć ten obszar, w którym wy możecie być bardziej sobą, zaczniecie stawiać granice, ale nie porywajcie się od razu z tą motyką na słońce, bo to często po prostu nie działa. I teraz zachęcam Was również do komentarzy. Do komentarzy, co myślicie na temat źródła nieszczęścia, które Wam opisałem. Czy jest to źródło, które jest obecne w waszym życiu? Czy godzicie się często na to, na co nie chcecie się godzić? Czy żyjecie często wbrew sobie dla innych osób, pod dyktando innych osób, czy zgadzacie się na wiele rzeczy tak dla świętego spokoju? I czy robicie to od dawna, i czy macie świadomość, jak to wpływa na obraz samego siebie, jak to wpływa na, na Waszą psychikę, jak to wpływa na Waszą pewność siebie, poczucie własnej wartości i jak to ogólnie wpływa na nasze życie. Bo wiele osób, z którymi pracuję, to są osoby, które są naprawdę nieszczęśliwe, ponieważ gdzieś wewnętrznie czują, że ciągle mówią do siebie nie, nie, ale w życiu takim normalnym, w swojej codzienności cały czas mówią tak i robią to wbrew sobie. I potem nie mogą nawet spojrzeć w swoje odbicie w lustrze, ponieważ widzą, że ta osoba, którą są w tym momencie, to jest osoba uległa, która nie potrafi stawiać granic, osoba, która nie potrafi skupić się na swoim życiu, na swoich potrzebach, tylko stale próbuje zadowolić innych, i to nigdy ostatecznie nie wychodzi, bo te inne osoby chcą ciągle więcej, 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 i my nigdy nie jesteśmy w stanie ich zaspokoić, ich potrzeb. Bo one ciągle domagają się czegoś więcej. Dlatego zastanówcie się, czy to źródło tych wielu nieszczęść naszego życia to jest również źródło, które jest obecne w Waszym życiu. A może ktoś z Waszych bliskich ma problem z tym, że godzi się na rzeczy, na które tak naprawdę nie chce się zgodzić? Czy jesteście w stanie pomóc tej osobie powiedzieć nie, kiedy ona czuje, że powinna powiedzieć nie, ale jednak zgadza się na pewne sytuacje? Dajcie znać w komentarzu, jak rozumiecie to źródło, które gdzieś Wam opisałem. A dodatkowo pamiętajcie to, co mówiłem na początku. Zachęcam Was do obejrzenia materiału mojej żony na temat karania ciszą. Ten temat jest mocno powiązany z tym, że godzimy się na rzeczy, na które ostatecznie nie powinniśmy się godzić. I tak jest też z karaniem ciszą. Dlatego obejrzyjcie ten materiał. Link zostawiam Wam pod tym wideo.